Trenerze, sytuacja kadrowa przed naszym zaukresem? Już prawie że idealna. Niestety Gardawski jeszcze leczy kontuzję. Reszta zawodników w treningu. Gniatycz odpauzował kartki. Żubrowski w treningu. Myślę, że wszystko ok. Mówił pan tydzień temu, że chciał zobaczyć Żubrowskiego wreszcie w treningu, bo do tej pory tylko się na korytarzu w szatni spotykaliście. I jakie wrażenia po powrocie Kuby? Pozytywne, pozytywne. Piłkarz, który chce grać i fajnie, bo rywalizacja wzrasta. Celem samym sobie było stworzenie tej rywalizacji. Ona dzisiaj jest. Nie nasze zmartwienia zawodników, jak zrobić, żeby w tej pierwszej jednastce być. No właśnie, jakieś zmiany będą? Jest, nawet Michał mówił, Papadopoulos, że teoretycznie tego zwycięskiego składu się nie zmienia, ale jaką ma dewizę trener Smyła, czy tak jest rzeczywiście? Ojejku, daleko do meczu, różnie to bywa, przed nami jeszcze dwie jednostki treningowe, kontuzje, samopoczucie, mamy jednego, dwóch zawodników lekko podziębionych, różnie może to być, nie chcę tutaj nic stwierdzać, nie chcę nic proponować, obiecywać, po prostu szykujemy się do meczu, cała grupa jest pod prądem i oby tak to zostało. Bo chyba w tym meczu ze Śląskiem rezerwowi, którzy weszli na boisko, też pokazali, dali ten sygnał, impuls, pokazali się z dobrej strony, więc to pewnie też niełatwe zadanie, jeśli chodzi o wybór składu. Na dzień dzisiejszy nazwanie zawodników wchodzących w meczu rezerwowymi. No, mamy tą kadrę w miarę, o właśnie, to może lepiej. Zmiennicy dali dobrą jakość, jest mecz wygrany. Myślę, że tutaj tylko tą drogą, a więc ciągle mówimy o tej rywalizacji, ona jest motorem napędowym rozwoju zespołu i tą drogą pójdziemy, nie podlega dyskusji. Jak zagrać z ŁKS-em, żeby było i dobrze, i skutecznie, no bo to jest zespół, który mimo tego, że ma tę serię kolejnych porażek, to jednak chce grać w piłkę i raczej tego pomysłu trener Moskal nie zmienia w kolejnych meczach, pewnie raczej na koronę też go nie będzie zmieniał, czyli ŁKS chce budować akcję, chce gdzieś przy tej piłce się utrzymywać. Nie mnie oceniać, jak ŁKS będzie grał i trener Moskal. My musimy patrzeć na siebie, to raz. Dwa, na pewno statystyki, które przemawiają za ŁKS-em po stronie punktu utrzymanie się przy piłce, posiadanie piłki, więc tu na pewno zespół, który chce w tą piłkę grać, więc trochę biegania przed nami. Musimy być ultra skuteczni w działaniach defensywnych, ponieważ jest to zespół bardzo groźny i faktycznie, obojętnie z jakim zespołem grają, oni grają w piłkę. To się ceni, wiadomo, że wszystkich interesują punkty w tabeli, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. To, co my gramy, musi być widoczne, że to jest nasza gra, nasza piłka i w każdym meczu musimy starać się grać skutecznie zarówno w defensywie, jak i w ataku, bo inaczej tych punktów się nie zdobędzie. No to tak patrząc właśnie z perspektywy korony, macie jeden niezaprzeczalny atut, przewagę nad ŁKS-em, tę kwestię mentalną. W końcu się udało wygrać, ŁKS ciągle czeka na to, żeby gdzieś tam zacząć się odbijać, to może mieć znaczenie w niedzielę? Zawsze ma to znaczenie. Zawodnik, który czuje większą pewność siebie, nie popełnia kardynalnych błędów w meczu, albo przynajmniej jest ich mniej, a to już jest wartość dodana. Więc jeżeli mówiliśmy o tym wcześniej, że nam zwycięstwo jest potrzebne z dwóch powodów, raz, że tabela to nie podlega dyskusji, a dwa, że zdobywamy czas do pracy, no to ten tydzień był na pewno spokojniejszy, na pewno ta motywacja zawodników do treningu była bardzo duża, no i radość najistotniejsze. Myślę jednak, że im bliżej meczu niedzielnego musi być większe skupienie, większa dyscyplina, a niedziela będzie kolejnym egzaminem. Miejmy nadzieję, że zdanym pozytywnie. W tych pierwszych meczach pańska korona przyjmowała rywali trochę niżej. Czy z ŁKS-em to się nie zmieni, bo jednak ta defensywa Łodzian pozostawia wiele do życzenia i rywale, którzy ich naciskają, z tego korzystają. Teoretycznie sposób gry zależy od przeciwnika, ale ja myślę, że doskonalenie się w swoim pomyśle na grę, rozwijanie go, dokładanie kolejnych składowych, kolejnych cegiełek, aby rozbudowywać jakość i skuteczność gry, to powinno nas cechować, a więc okej, zgadzam się, że gdzieś tam potrafimy też niżej zejść, potrafimy grać w niższej defensywie, ale ona musi być ultra skuteczna. W meczu ze Śląskiem Wrocław to się udało, ale przypomnę, na Lechii Gdańsk już nie i w Pucharze, więc to nie tylko gra w niskiej defensywie, ale też umiejętność gry na połówce przeciwnika. Ze Śląskiem też były długie momenty, w których pozwoliliśmy sobie na to, a więc gdzieś tam drogą rozwojową idziemy. I no, nie chciałbym tu sprzedawać informacji, to chyba się zawsze powiela w tego typu spotkaniach z Państwem, ale gdzieś tak naprawdę rozwój zespołu,
Niech to jest dla nas motto, niech to jest te powtarzalne się słowo klucz, bo cieszenie się tylko ze zwycięstwa i będziemy martwić się, co będzie za tydzień, co będzie za kilka dni, mija się z celem. Też jest jakby motywacja wszystkich do pracy, co będzie dalej, co dołożymy, które elementy będą świeżymi, które trzeba opanować, a te, które już były, doskonalić. Ta droga. A jaka sytuacja jest, trenerze, z Argentyńczykiem Andersem Roim, bo on tu przychodził, korona długo ten transfer walczyła, to troszkę trwało. Chłopak gdzieś tam wydaje się, że jest papierami, CV fajnymi, żeby grać, natomiast on jeszcze nie zadebiutował i tak mało gra, ani w pucharze nie dostał szansy, w rezerwach też się gdzieś tam szczególnie nie pokazuje. Jak go trener ocenia po tym kilku tygodniach pracy? Mam podobne odczucie. Jest chłopak po rozmowie ze mną i tutaj deklaruje pełne zaangażowanie, chęć udowodnienia, że jest wartościowym piłkarzem. Faktycznie nie grał, bo no, ta kadra też nie jest na tyle wąska, żeby każdy mógł sobie pozwolić na grę gdzieś. Jego to akurat dominęło. W meczu w rezerwach pamiętajcie Państwo, że może być na boisku jeden zawodnik spoza Unii, generalnie w meczu. Tutaj mieliśmy już dwóch, a więc no, niestety padło na niego, że nie grał. Ja myślę, że dajmy mu trochę czasu, oswoimy się wspólnie. Na pewno potencjał umiejętności jakiś tam jest, ale to trzeba zobaczyć w grze i w perspektywie czasu na pewno też na tego chłopaka przyjdzie pora. Czy zda egzamin? No to już od niego zależy. Natomiast nikt o nim nie zapomniał i nie skreślił. Zbliża się kolejna przerwa reprezentacyjna. Czy korona ma już określony plan na to, co będzie robiła po ŁKS-ie? Czy szykuje się jakiś sparring? Generalnie dwa tygodnie pracy i tu powiedzmy sobie szczerze, wyjazd do Łodzi jest kolejnym etapem, w którym chcemy zyskać te dwa tygodnie, a nie w nerwowej atmosferze pracować. Natomiast plan oczywiście, że jest. Będzie to mini zgrupowanie na własnych obiektach. Chcemy podwójnie trenować, chcemy popracować. To, co mówimy tutaj, poznać jeszcze lepiej zawodników, zakończy to się grą kontrolną, na razie nie chcę zdradzać z kim, bo zamykamy jakby ten temat i od środy do soboty to będą podwójne zajęcia zakończone w sobotę grą kontrolną na naszych obiektach najprawdopodobniej i później już mikrocykl startowy przygotowując nas do meczu z Płockiem. Stąd też wszystko jest zaplanowane, ale tak jak mówię, nie lubię wyprzedzać tego, co będzie po meczu, skupmy się na razie na niedzieli.